No ale się pytał, kto to jest ten zawodnik MMA, a ja mu napisałem as, a ty as jesteś podnoszony przez Pudziana, przecież to... No to bliżej nieznany się... zawodnik ten drugi, ale jaka się dasz rada dzisiaj z Pudzianem, czy nie? No kurde, Dawid, znasz mnie przecież. No znam. No to co ty się pytasz, tak człowieku, przecież zawsze daję radę, pamiętasz o tym, nie? No zawsze. Tak niepewnie to powiedziałem. Bo Pudzian siedzi teraz nade mną, bo znalazł tego linka. Wiesz, ktoś się z niego nabija. I kupuje Red Orchestra od razu. Ale ciało to chyba nie od Pudziana było. Jak? No a Cajsik to nie jest Pudzian. A to nie jestem ja, to przecież... A to Ryszka to jest, no wiem, no. Ale Cajsik, Ryszka, to są Pudziany wszystko. Pudzianiny chyba. Pudzianiny. Jakbyśmy grali w filmach porno, to pod nickiem Natural. Pod oczywiście. Tagiem. Ryszka płucem golfa podnosi. No i fajnie. Czy ja się 57 lat. Kurwa, ja pierdolę, nie wspominaj nawet, człowieku. Panowie, co to jest? No widzisz, Czesiu co tak to mówi. Jest? 75 to wiesz, odwrotnie. Tak. To już dopiero wiek jest jakiś taki. To jest 57. Sile wieku mężczyzna. A się gdzie jest twoje DP? Za późno wszedłem. Zwolniłem cię już. No to jak to tak może być? A czy dzisiaj ja się raz, przepraszam. Za późno wszedłem, zwaliłem. Co to jest? A to są rusterki wieku właśnie. Ja 37 skończyłem i ty też mam podobne. Też za późno wchodzisz? Wiesz, za późno wyjmuję. Znaczy jest takie przysłowie, lepiej późno niż wcale. Happy birthday od Cajsa. Nie ma się do ciebie strzelać, naprawdę. Zdrowie panowie, zdrowie. Bul, bul. No i tym się różni prawdziwy mężczyzna od... No, od tam... Nie roba. Obojętnie co sobie podłożycie pod to. Ryszka jest mocarz, no. Nie, ale ile to koszenia, no. Ale on ma tam ile, tam z 600 metrów. To ci szaleństwo. No widzisz, Dawid, no widzisz. A no, ale... ty tyle obrabiasz i no, ani każdy... słowa nie powiesz. A z drugiej strony każdy ma, no, przecież mówi, a każdy ma na ile sobie zasłużył. Chciałem tak być posiadaczem ziemskim, okazało się, że jakoś mi to jednak nie pasuje do końca. A z drugiej strony, gdzie byśmy mieli strzelać? Nie na Fight Night, tylko na spotkaniach u Ryszki. Tak, no tak. Staj się uważaj, no tak, bo tam Salwa zaraz pójdzie z moździerza do ciebie. I ja tak nawiązuję... Dzięki. Jak tam matury? To jest dla nas najważniejsze. Ma wspólnego maturzysta z wódką. No chyba wszystko. Ja. No. I Cacik, dasz mi amunicję? Wódkę gwarantowane ma 40%. Aha. Ej Cacik, chodź szybko. Dobrze, dobrze. Ja zobaczę, czy mi idę do niego. Słaba ta wódka. Kurde. No a się weź. Żeby amunicję mi przyniósł, tylko to ci skorzy tam. Nie ma, zmiłuj się. To jest wojna. Pamiętaj. Ale ci się podkładają dzisiaj, tak patrzę, każdy podejdzie. No, szczeli też. Sznapsa se szczeli salinizantem. Dzięki, ale jeszcze nie, dobra. No ale nie mogę ci dać ammo, czemu? Nie ma takiej opcji. A zaraz? To nie wiem. Może ten będziesz to tylko atrapa tu, czy strzela jeszcze z niczego? Nie, strzela, znaczy teraz już nie ma amunicji. As podzielił się jedną kulką. Przyczaiłem cię i po tobie. No ale ja cię 3 razy zabiłem. No wiesz, nie mogłem cię zniechęcić za pierwszym razem. No teraz mnie Cajsik uzwoił. Zaraz wracam. Piwko się skończyło. Teraz napój prawdziwego mężczyzny. Herbata z walerianą. Doppelherz.
To już do kogo ja mam się zniżyć? Ha, ha, ha. Do Beby. Uwierz co, a to teraz dałeś. A kto to jest? Nie znamy takiego czegoś. Beba! Go nie lubicie. Ja też go nie znam, ale... Bardzo po polsku, dobrze, dobrze. O to chodzi. Na jutro misję robi Senti, Ryszka. Właśnie Senti dał aplikację, żeby się zapisać do 6PDP. No, wiem, mówił. A to jutro pogadamy, bo dzisiaj jest Fight Night. Znaczy nie, trzeba się spytać, no. Elon ma lat? Kurde, tak się fajnie grę, że nie ma kiedy się odlać. A się? A co dopiero napić, ty? Kurde, ale kamikaze poleciał, dobry gość. Normalnie pojechał równo. Dobrze, Otto, dobrze. Jak nie mnie, to swojego. Tamżeś jest pieronie. Ja pierdziel, aś mnie wymacał, chłopie. O kurde, nawet nie wiem skąd. No ale my tu gadu gadu, a gorzołeczka się robi coraz bardziej ciepło. Zdrowie. Dokładnie, pyrk. Jadą po ciebie, Asie. Radio jedzie. No. Ale radio już chyba nie jest z policji. Może jak z nim godą. Już nie skakał. A radio w policji był? No. O kurde, nie wiedziałem. Potem do Anglii wyjechał. I potem się chciał w Anglii do policji załapać, ale nie wiem jak mu poszło. Dobra, ciekawe, czy będą strzelać cały sik do mnie, jak bez niczego do nich biegnę. No na pewno będą strzelać. Może nie. Czy to Ruscy są, słuchaj, nie do nas strzelali. Pozdrawiam was. Tu masz broń, popatrz ile masz. Dziękuję. Bok. No fajnie. Zdrowie. I nie wiedział, że na ciebie trafia te. Zasrany Rusek, no ale dobry jest. Uwaga, granat, granat, bar, cofnij się. Dobra. Rzuciłem. Gdzie Rusek? Następny, ale nas wygolili tu. No to zdrowie w takim razie. Zdrowie. Te mapy i da się odlać, bo kurde, już normalnie siedzę po turecku na taborecie. Dokładnie, dokładnie. Ty, Cajsik, ten Rusek Cold Rus cheatuje. Co takiego robi? Ty, no to strzela w niego z MP40 i dopiero jakiś koleś z Wagner tego zabił. Wiesz co, no,
No nie wiem, jak go zabił, to znaczy, że nie czytuje. A to as był, kurde, wiedziałem, jak on już odpalił pierwsze cyngle. Udało mi się. Ja cię pierniczę. Ale granat, kurde, jakże zesrany cały się tula w bok. Idę za tobą, ale jak chcę go dorwać? Jak chcę? O nie. Kurwa, że mi amo brakło, ja pierdzielę. No co reszta na kanale niżej robi jakiś wy... Cześć. Nie. Z żoną rozmawia. Partyzan twojego żona? Kurwa. Dobra, idę do kibelka ze dwóch. Zdrowie przy okazji. Różne są predyspozycje. My jesteśmy otwartym społeczeństwem, także wiesz. Pobor, umiesz śpiewać? Asik, ja chciałem się zapytać, bo tak kurwa mi się wydaje, ty nie masz dzisiaj urodzin? No, jednak prawie. Dlatego się pytam, czy umiesz śpiewać? No, tak mnie się wydawało, że ty w dniu zwycięstwa coś masz, ale nie byłem pewien. Asik, najlepszego. O, dziękuję, kolego, dziękuję. Kolejne 18 urodziny z rzędu. Tak, tak. Jak to słusznie zauważyłeś, kolejne 18. No to Asik i panowie, to Asika zdrowie. Zdrowie. Zdrowie, zdrowie. To by wódeczka spawała, bluskliny nie wyskakiwały i wnuczka się zacnie chowała. Dzięki. Znaczy ja zapróbuję naciągnąć, no. Na co? To nie jest naciąganie, to jest korzystanie z dobrego serca. Nie, to jest naciąganie wyraźnie. Pobor, a próba wyłudzenia to nie jest ścigane z urzędu? No zależy co, jako wyłudzenie weźmiesz. No. Skurwysyny, bo jeszcze tak rozbrykały te wszystkiego rodzaju i firmy. Avem nevoie de artilerie! Mulțumesc!
mam nevoie de muniție! Vejo vraga! Есть! Спасибо, брат! Ajutor! Da să trăiți! Da să trăiți! Не отступай! Расстреляю на месте! Avansați! Da! Нужна помощь! Я тебя еще достану, мразь! Стоять на месте! Трусов буду расстреливать! Я тебя еще достану, гад! Назад! Так точно! Спасибо! Нет патронов! Ajutor! Thank you.
Так точно! Спасибо! Я тебя еще достану, мразь! Чистуля, ты оруб по тыне, еще помотаем пути-то! Спасибо! Спасибо, выручил. Mulțumesc! Fasciste! Стреляю на месте! Спасибо. Avem nevoie de ajutor! Pięknie. Tu
można sobie fotkę zrobić. No jestem w końcu. No, bo byśmy myśleli, że już gdzieś tam zginął. Nie. Na greckiej wyspie. Dawid, gdzie ty byłeś? Bo oni mi tłumaczyli, jak zainstalować armę trójkę, no. Tobie? No, w końcu instaluję już. Właśnie bronkę mu wytrąciłem. A, CS, no. Teraz mi się pierwszych z wojska przypomniał. Niech się boi stara fala, jak Zeiss w czołgu napierdala. Kurwa, no, zaś ja pierdzielę te. Niech się boi stara fala. O, następny do golenia, kurwa. Co tam będzie sobie leżał i odmrażał nery? Kto to na CS? Uwielbiam trójeczka, to jest tak samo w ten War Thunder, mój jeden z ulubionych czołgów. Jakoś nie wiem czemu, ale czuję do niego duży sentyment i to w Red Orkiestrze też. Lordzie Vader. Kurwa, ale fragment 1 na 10. Ja pierdzielę, dobrze, że ich tak nie miał. A zrób sobie F12, bo jak dawno żeś tak nie miał, to musisz sobie zrobić. I zaś ja pierdzielę te. Blue eyes, baby's got blue eyes. No. Cześć panowie, cześć. Cześć Asie. A co ten mable tak spowalnia? Nie zagaśnie. A nie wypije, niech się pod stół skryje. No, niech pod piorem. Nie wypije, niech się pod stół skryje. Zdrowie. Dziękuję panowie, zdrowie, wasze zdrowie przede Andrzejek, wszystkim. Andrzejek, dlatego wczoraj przed 12 tak uciekłeś, chłopie. Nie, ja dzisiaj znowu wstałem za 28, wiesz? To nie bardzo wcześnie jak na tą godzinę, ale przed 12 uciekłeś. No bo chciałem wreszcie raz przed 12 i spać. Aha, no to poszedłeś w takim razie. Czesław. No, tak? A ty nie wiesz, co to znaczy urodzinowy seks? Ja zapomniałem w ogóle, co to jest seks. Ale Asik, na swoje urodziny z kolegami się spóźnić, to tak jakbyś chłopie na spóźnienie zraczki dostał. Gańba. Nie no, mam trochę roboty. W każdym razie, właśnie niezorientowani, to pięknie ci winszujemy na ten twój geburstak. Wiele to ci teraz pykło. Przetłumacz to Bart, bo Czesiu, Otto i Ryszka mogą mnie zrozumieć. Wtory to geburstak. Stary, zrozumieją dokładnie, już nie mów. Stary, osiemnastka, ja mówię osiemnastka. Tutaj w Prusiach Wschodnich, że tak powiem, geburstak jest znaną instytucją. Tak, oczywiście. Geburstak, ja wiem dokładnie, co to jest. No. Dokładnie mam 43 lata pracy. 100 lat. To tak, słuchaj, dajesz sobie jakieś zagadki, cholera matematyczne. To matura, czy co? Nie, no ale to już wiesz, po 50. Czesiu to się powinno odwrotnie liczyć, żeby tak. No to ja ci mówię, no, 18 już prawie. No, prawie 18, no. Tak, stary. Tak, już niedługo będziesz pełnoletni. Tak. Kurde, aż se muszę house case'y ukroić. Wezmę to jeszcze mało coś zaśpiewaj, co, Bobor? Niechaj gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. No bardzo ładnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Zdrowie. Tak.
Fergus. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Patrz, to jest facet. 100 lat, niech żyje, żyje nam. A kto? Asi. Pięknie, brawo. Pięknie, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Dzięki, bardzo ładnie. Bart, mam nadzieję, że nagrywał i zrobi skompilację z tego. Tak, tak. O nie, ja zapomniałem, że tu Bart siedzi. O nie. Ja też uważam, że da radę. Kuźwa. Jeszcze do niego zadzwoniłem, to bardzo chyba... Bardzo trzeba być niemiętkim. Dokładnie. Gdzie dał? O! O! Asi! 100 lat! 100 lat! Żyje, żyje nam! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Hej, a to? Ty mnie wykurzysz. Cesik, ty mnie wykurzysz, chuj. A co ty się kurwa? Te. Asik. Ale Asik, powiedz, kabel ci się urwał, czy kichuj? Co się stało? Cesik. Lekko, że jest zmurzony, że tak powiem. Bardzo dobrze, ja też. My wszyscy. W to końcu się... twojej urodziny. Asik, się... idź spać. Nie. Nie. To się pożegnaj, dobranoc i tak. No. 3-4. Dobranoc. O, dobranoc. Dobranoc. Za dobranoc, dobranoc dziękujemy. Miś pluszowy śpiewa wam. Mówi do nas dobranoc. A to jest najgorsze właśnie, żeby Fight Night'a w ogóle przeżywać urodziny. A pożegnać się i spać. Asik. No. Ja wiem, różne są zboczenia, ale dmuchałeś kiedyś torta? Dmuchałeś torta? Jutro podmuchał. Ty, ale kurczę, ciężko będzie 57 świeczek kupić. Dokładnie. Ty, ale żeby ci płuca nie wysiadły, wiesz. Musisz mieć tą pompkę, jaką miał ten, no, nasz kolega. Kaszpir, no. To musi mieć taką pompkę. Inaczej nie wydmuchasz tych świeczek. Ty słyszycie, już na rezerwie jedzie tam to pip, pip, też bateryjka mu siada. Religa stoi przy nim. Dobra, Asik. To do jutra? Asik, no. Ale kurwa, nie kurz już, żebyś deki nie spalił. Dobra. Czyli koca. Nie spal deki. Nie kurz już, nie kurz już, no. Żeby pożar nie był. No. Co bielizancie, życzy mi ci dobranoc, dobranoc. Hej. Cześć, Asiu. Cześć. A żeśmy wyjęli w ogóle. No trzeba było, no. No bo słuchaj, wiesz co, tu istniało niebezpieczeństwo, że on zasnął z cygaretą. Dokładnie. No, trzeba było sprawdzić to, nie?